powiem krótko, myślę, że przegrać tutaj nie jest dramatem, ale źle rzeczy, na które musieliśmy uważać, czyli zbiórka w ataku i szybką grę, nie udało nam się zatrzymać. Także to jest bardzo zły punkt, bo nad tym pracowaliśmy w tym tygodniu. I już kolejny mecz zacięty przegrywamy w tym sezonie. Także to też niedobrze, bo ciężko nam się kończy takie mecze jak na razie, także trzeba będzie nad tym jeszcze popracować też. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam za zamianę jakby kolejności wypowiadających się. Teraz proszę o wypowiedź trenera Miodra Garajkowicza. Hello everybody. Hello everybody. I want to congratulate my team for fight for good game, also basketball team Treffel for win. Witam wszystkich. Chciałem podziękować mojej drużynie za walkę oraz pogratulować drużynie gospodarzy zwycięstwa. From the beginning we was a problem to stop their transition, what we spoke about that all week. Od początku właściwie mieliśmy problem z zatrzymaniem ich gry z kontry, znaczy gry Treffla z kontry, że na czym pracowaliśmy przez cały tydzień. No i zbiórka w ataku Treffla też nie udało nam się tego zablokować. On the end we make control. On the end we stop that things, but you know, when you lost almost on one ball game, you can find many reasons. We know the reason and we will work to try to play better next time. And for us, we have only one obligation, that's to care about next game. Pod koniec meczu udało nam się poprawić to, w czym nie radziliśmy sobie na początku i przez to gra się wyrównała. Kiedy przegrywa się właściwie jednym, dwoma posiadaniami, to można znaleźć wiele przyczyn, dla których się przegrywa mecz. My wiemy, dlaczego przegraliśmy mecz i na tym będziemy się koncentrować teraz w następnym tygodniu. I to jest nasza podstawowa rzecz, na której musimy się skupić. Poprawa naszej gry i następny mecz. I wish all the best basketball club Treffel, especially in Eurocup. Życzę wszystkiego najlepszego Trefflowi, szczególnie w rozgrywkach europejskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I'm happy because of two things. I'm happy because we won. We won against a team who didn't lose the one game. We won against really good team. Z dwóch rzeczy się cieszę. Po pierwsze, cieszę się, gdyż wygraliśmy przeciwko drużynie, która do tej pory nie przegrała jeszcze meczu w lidze i to pokazuje, jakim są dobrym przeciwnikiem. And I'm happy because in the last two, three defenses of the game, at the moment when was game on the line, we won game by playing good defense. But we can talk only about last two or three defenses of the game. No i cieszę się z tego, że w decydującym momencie pod koniec meczu, kiedy ważyły się losy tego meczu, zagraliśmy 2-3 razy naprawdę dobrze w obronie i dzięki temu wygraliśmy. Natomiast to były tylko te 2-3 ostatnie akcje, z których mogę się cieszyć. We lost in Koszalin, but this is the worst game that we played this season. Przegraliśmy wprawdzie do tej pory w Koszalinie tylko jeden mecz, ale mogę powiedzieć, że dzisiaj był najgorszy mecz, jaki graliśmy do tej pory. Except the first quarter. We have no intensity and no concentration. No intensity because they were constantly beating us 1-on-1. We didn't do as far as the defensive rules what we supposed to do. We were inventing stuff what we never practiced. Oprócz praktycznie pierwszej kwarty nie graliśmy intensywnie ani w ataku, ani w obronie. Byliśmy regularnie ogrywani w sytuacjach 1-on-1, a w ataku wymyślaliśmy rzeczy, których do tej pory nie ćwiczyliśmy na treningach. You can see on the end of the game, on the thing what we did end of the game, basically putting game on the line again by making mistakes offensively, that we were not even focused offensively. I nawet w końcówce meczu, kiedy doprowadziliśmy do tego, że mecz stał się tak wyrównany, można pokazać, że to pokazuje, że nie byliśmy skupieni nawet na grze w ataku. When you add to that 23% of the three-point shot, we are happy we won the game, but it was the worst game of the season. I kiedy dodamy do tego fatalny procent rzutów za trzy, to mogę powiedzieć jeszcze raz, jestem zadowolony, naprawdę jestem szczęśliwy, że udało nam się wygrać ten mecz. Dziękuję. Tyle trener Jean Tabak, a teraz o wypowiedź pomeczową proszę Piotra Dąbrowskiego. No, cieszę się, że wygraliśmy ten mecz, bo był dla nas bardzo ważny, o pierwsze miejsce w tabeli. Szkoda tylko właśnie, że nie zagraliśmy tego, co powinniśmy, nie założyliśmy swoich
nie zrealizowaliśmy swoich założeń, czego trener jest niezadowolony. Myślę, że w następnych meczach powinniśmy bardziej się skoncentrować na to, jakie mamy założenia, i mecz będzie prostszy i do wygrania i łatwiejszy.